Rzecznikiem rządu zostałem w połowie 1981 roku, czyli kiedy zaczął się stan wojenny, byłem nim krótko i nie miałem jeszcze takiego zaufania. Nie cieszyłem się takim zaufaniem jak później. Wobec tego nie byłem wtajemniczony w to, że szykowany jest stan wojenny, aczkolwiek wszyscy w machu centrali rządu czuli, że coś się szykuje, że coś wisi w powietrzu. Na przykład ja, kiedy wieczorem odwiedziłem, jak zwykle, generała Jaruzelskiego, zostało u niego kilku generałów i takie stosy niedopałków, że widziałem, że oni długo obradują i atmosfera była wręcz gęsta. 12 grudnia zadzwonił do mnie mój prywatny znajomy, kapitan Służby Bezpieczeństwa, i powiedział, żebym z żoną wyniósł się na noc z domu. Dlaczego? Zapytałem. Powiedział: wiesz, nie nocuj w domu, nic więcej nie mogę ci powiedzieć. No to ja przez telefon nie mogę ci więcej powiedzieć. No to ja powiedziałem, to spotkajmy się. Spotkaliśmy się na jakiejś stacji benzynowej, tak jak wiele lat później, politycy Platformy. I na tym tajnym spotkaniu on mi powiedział, że on nie wie, coś się na tą noc szykuje. Ich kazali zostać na noc w biurach, no to znaczy SB-kom. On przypuszcza, że jakąś akcję wszczyna Solidarność i że może to polegać na chodzeniu po domu i robieniu, po domach i robieniu przykrości ludziom władzy. No jeden sobie sugerował jakiś zamach Solidarności. Być może terrorystyczny. Wobec tego ja, wróciwszy do siebie, do mieszkania, wziąłem tym razem telefon rządowy i zadzwoniłem do wicepremiera Rakowskiego, bo uznałem, że skoro mnie uprzedza kolega, że niebezpiecznie będzie dzisiaj nocować w domu, to tym bardziej dla niego to będzie niebezpieczne. Kiedy mu powiedziałem o telefonie od kolegi z SB, Rakowski powiedział: podaj mi natychmiast nazwisko tego gościa, a ja je podam Kiszczakowi, jego trzeba natychmiast aresztować, to znaczy tego mojego kolegę z SB. Wobec tego ja się rozłączyłem i no, nie chciałem być kapusiem wobec kolegi, który dbał o moje bezpieczeństwo. Ciągle nie wiedziałem, co będzie, ale jak nie wiadomo, co będzie, to najlepiej położyć się spać we własnym łóżku i wtedy co ma być, to będzie. I zrobiłem tak i spałem w sposób niezakłócony przez żadne bojówki terrorystyczne Solidarności, aż znowu zadzwonił telefon rządowy po północy i Rakowski powiedział, żebym natychmiast przyjeżdżał do gmachu rządowego. Pojechałem. Wszedłem przez wejście główne, które i dziś jest wejściem głównym. Tam są drzwi podwójne i ażurowe, z szybami wmontowanymi. Kiedy wchodziłem, tak jak codziennie, do tego budynku, potknęłem się o coś włochatego. Tym czymś włochatym był ogromny milicyjny pies. No, nie przedstawiał się jako milicyjny, ale czułem, że to nie człowiek, bo ma zbyt długą stół sierść. Więc ja się przestraszyłem, on się przestraszył i w ten sposób dostrzegłem, że coś nienormalnego się dzieje jednak. No i wtedy poszedłem do Rakowskiego i się już dowiedziałem, że będzie ogłoszony nad ranem stan wojenny i że mam u niego zostać i mu pomagać.
Wobec tego zostałem i pomagałem, to znaczy pomagałem mu sączyć koniak, bo innej pomocy nie potrzebował. Rakowski zajmował się po pierwsze poganianiem szefa partii w Gdańsku Fischbacha i wojewody tamtejszego, nie pamiętam już nazwiska, żeby oni nie odchodzili z mieszkania Wałęsy i skłaniali Wałęsę do tego, żeby wsiadł do samolotu, który przyleci do Warszawy, jak mają mówić na rozmowy z rządem. Wałęsa nie chciał lecieć, opierał się i to tak trwało. Oni wychodzili, ci dygnitarzy lokalni od Wałęsy i wracali, jak ich Rakowski poganiał. Druga czynność Rakowskiego polegała na szukaniu ministra kultury Teichmy. Minister kultury Józek Teichma nie miał w domu rządowego telefonu, bo to już tylko tacy dygnitarzy jak ja mieli. No i nie można się z nim było poufnie skontaktować, tylko przez normalny telefon, który, jak wiadomo, wróg podsłuchuje. Wobec tego w końcu przez ten telefon został Józek wezwany do nas, to znaczy do Rakowskiego i mnie, jego asystenta, z poleceniem, żeby rano stanął przed budynkiem, gdzie miał się odbyć Kongres Kultury Polskiej i zawracał schodzących się na ten kongres, informując ich, że jest odwołany. Minister kultury nie był chętny, żeby nad ranem stać się portierem i coś kręcił i mówił, że tego już nie można odwołać, że to fizycznie jest niewykonalne. No ale w końcu ja nie pamiętam, jakieś rozwiązanie się znalazło. Trzecie, czym zajmował się Rakowski, to były, i tu już brałem czynny udział, telefony od Jaruzelskiego. Oczywiście już przez telefon rządowy i to specjalną linię, gdzie łączył się telefon z telefonem, jeden z jednym. Ja też taki miałem. Też byłem taką pępowiną połączony z generałem Jaruzelskim. Ale siedziałem nie w swoim pokoju, tylko w gabinecie Rakowskiego. Otóż chodziło o różne rzeczy. Generał Jaruzelski siedział i pracował nad przemówieniem, które miał wygłosić w telewizji, jak je skończy, nagrać. Ale on nie mógł skończyć poprawek. Wobec tego dzwonił radzić się, czy lepiej powiedzieć tak, czy lepiej powiedzieć siak. I tu ja byłem już przydatny i tak żeśmy, nie pamiętam jak długo, szlifowali to słynne wystąpienie, którego początek dzisiejsza telewizja nadaje często, ale dalszego ciągu już nadawać nie chcę, bo jest jej politycznie niewygodne. No i tak się skończyła noc wprowadzenia stanu wojennego. Następną czynnością z nim związaną była praca bardzo wyczerpująca. Po prostu doznałem kontuzji ręki. Nie mogłem prawą ręką ruszać. Nie dlatego, żeby ona tak się rwała do bicia Solidarności, tylko dlatego, że ja musiałem podpisać 10 tysięcy kart identyfikacyjnych dla dziennikarzy. To zostało przez jakiegoś idiotę scentralizowane, skojarzone z prasa, to rzecznik rządu. No i ja musiałem ręcznie podpisywać 10 tysięcy tych kart w małej krateczce i ręka mnie już po 1000 podpisów bolała.
Także byłem kontuzjowany w stanie wojennym i uważam się za jego ofiarę. No a potem już nie musiałem pracować fizycznie, tylko prowadziłem konferencje prasowe objaśniające, jak dobry jest stan wojenny i jak pożyteczne przynosi skutki. To tyle pamiętam z wprowadzenia stanu wojennego. A jak pan ocenia wprowadzenie, decyzję wprowadzenia stanu wojennego? Było zdecydowanie konieczne. Mhm. Ja się bałem tego, nie że wkroczą Rosjanie, bałem się tego, że zacznie się wojna domowa pod byle pretekstem i że mocarstwa zachodnie poproszą Związek Radziecki o zrobienie porządku w Polsce, że po prostu ja taką głosiłem teorię, że przy tym stanie zapalnym, jaki zaistniał, przy tym napięciu wewnętrznym w polskim społeczeństwie, wystarczy, żeby pijany milicjant przejechał na pasach dziecko, a tłum ruszy na magazyny broni i zacznie się krwawa jatka. Ta moja wizja się nie sprawdziła, bo ja sam woziłem pijanego mundurowca samochodem i nie pozwolili mu wsiąść jednak na motocykl. No, ale moja przygoda wskazuje, że niepokój mój wcześniejszy był nie od rzeczy, że coś takiego mogło się zdarzyć. A w Polsce, nie wiem jak dziś, ale magazyny broni ręcznej są łatwo dostępne. To są w różnych, wtedy na studium wojskowym, na uniwersytecie. Był taki, na każdym komisariacie milicji były jakieś małe składy broni i w wielu innych miejscach.